bo ja miałem 3 prace na ogólnopolskim plenerze w Szczecinie, 74. To ty już ino nagrywa. Jak to sobie nagrywa, to słuchaj teraz. Siemioło. To niech pan mówi dalej o tym obrazie. No i ten obraz namalowałem. Lato widzę było, tak? To nie było lato, bo to był taki okres. Znałem tam pewną osobę, bo tam większość mojej rodziny. No to jest stara praca. W 74 roku wykonano. I to ten kościół to był szachucowy stary zabytek. Ja go nie sprzedałem dla ziemi puckiej ani wejherowskiej, tylko jest moją jedyną pracą, bo pieniądze mi nie ratowały. A obraz mówi za mnie, nie? Ten kościół jest, został fragment w tyłowie. Tylko fragment został. Kościoła. To co, wiosenny okres czy letni okres? To było taka... Zaczątek, no lato to było, bo tutaj... Zaczątek lata, to tak była pora już, rozumiem, taki zachód słońca się robił, bo tam... Tak, że jest tego za dużo wszystkiego. Dzisiaj też siedziałem nad małą pracą. To tak nie jest do zabawy, ejne. Widzisz na drachu. To jest mała praca, dzisiaj zaczęta i w toku pracy jest. I na czym pan się wzorował tutaj? No ja mam swoje stare takie rzeczy, których ja nie muszę się wzorować. A z pamięci to skąd to? Ja wszystko mam pamięciowo, bo ja mam dużo szkiców. To taka kapliczka istnieje gdzieś, czy to taka bardziej fantazja? Ona istnieje w mojej wyobraźni. To możesz osobiście zrobić, to już ma zrobione, ja? Ja. To mi odkładam. Bo ja zazwyczaj maluję krzywdę i kapliczki. A ty sobie rób dokument. A takie nietypowe jakieś prace pan ma? Słuchaj, nietypowe ja ci pokażę. Ja w tej chwili siedzę nad... dwoma pracami równocześnie, bo ja tak seryjnie jak jadę, to jadę seryjnie. Ty wiesz, jak to się jada seryjnie. Tak. One są podobne. Ty sobie no, rób zdjęcie. To są dwie prace, w których ja siedzę w tej chwili. Dla wolnego czasu. Proszę, dwie. W toku pracy są. To są słoneczniki. Kwiaty słońca to się nazywają. Kwiaty słońca. Pokaż jak kwiaty słońca. Maluję sakralne rzeczy, też maluję. Tego jest za dużo, chłopie, żeby ci to wszystko pokazać. Tu masz ostatnia jedna, to jest w mojej pracy, jest jeszcze nieoprawiona. Kaszubskie chałupy. Ja nie maluję dla pieniędzy, ja nie maluję dla... Tylko jestem tak zwany indywidualista, dokumentalista architektury kaszubskiej. Bocjana jeszcze nie ma. Czego? Błecana. Błecana. Nie, mówi błecana. Ja i robię i małe, ja robię i duże. Ten krzyż to... Gdzie pan w wyobraźni stanął? To jest mój krzyż taki, który ja widzę. A gdzie by pan go umiejscowił najpiękniej? Ja ci dużo pokażę, chłopie, rób zdjęcia tylko. Ja... Widzisz, tu jest błeże żywi i bogaci, chłop zarobił, dał katracji. Ja bomba sodnią złomał, bomba sodnią, bomba sodnią, bomba sodnią, bomba sodnią. Możesz ofertyć? Jo, mamy ofertę. To taka wasza kapliczka, Madonna Radmowska. Nad polskim morzem. Święty Antoni.
tematowo siedzę przy starej taśmie kaszubskiej. Tak. Nastrój mam do tworzenia, do malowania przy... Coś jeszcze jest portretem. To kosztuje pracy, to kosztuje... Zrobione masz? Zrobione. Fertig. Fertig, to też. Miasto... Nad polskim Łyża stoi Madonna. Miłość mą sankra ma, ankru katery nie mą. Jeszcze raz to powiedzieć? Miłość, wiara i ojczyzna. To jest kotwica, każdy się gdzieś zakotwiczył. Każdy. Morze żywi i bogaci, chłop zarobił, białka tracy, a matka błysko jedna matka. Wicy matków nie ma, plus jedna je. Błysko matka, to jest ta praca, o, która będzie cudownie. Rumia. Stara Rumia będzie, o, jakie piękne, wykonana. Ja ją mam w ręku, bo nad nią wtedy pracował. Jeszcze pan wróci mi tu z tym obrazem. No. To co mi pan powie? To będzie seria cała. Krzyże, kapliczki. Tak. Krzeski, krzyże, a kapliczki. Tak. Krzyże. Jak ty widzisz, krzyże, a kapliczki. No bo to jest parafraza podniesienia z tego krzyża. Ja jestem Młyski Kasieba. Nordowi, jak to go dają. Nordowi Kasieba. Ja jej łódki maluję, ja jej krzyże maluję i to jest mój temat, w którym ja żyję. No, a to jest sentyment, który ja wykończę jako ty się mnie pytasz, nie ty pływi łebros. Formela, jak ten namalejesz, to Roremia, jedno rzeka sobie, bo ją widzi takich rzeczy, jak Brustoni. Czyli serię pan od Świętego Krzyża zaczyna? Nie, od krzyża to ja zacząłem od tego kościoła. Od tego krzyża to? Od tego kościoła, pierwszy kościół, który ja w 70. postawiłem. Ale ja widzę, że ta seria trochę się będzie różniła, co? Ta się będzie różniła, bo będą kilka wersji. A taki jest jakiś ulubiony, najukochańszy? Ulubiony to jest, kolego, Kasiebski Bute, jak te wiesz, co to są Bute. Bute to są statki, co? Ja ci tu wszystko pokażę. A moim najlepszym tematem, bo ja tematowo widzisz, to jest normalna, jak teraz te rzeki po polsku. Temat, widzisz, każda praca jest trochę pozaczynana, nie powykańczana, bo to trzeba czasu. To, trzeba to są boty, jo? To są te Kasiebski Bute. Bute. Kasiebski Rybocki, jo? Stare łodzie, one wychodzą z rzeki, jak anioły, z tego morza, jak anioły. Jak anioł Enebel wziąłem z tego mużyka, tylko to na tym trzeba popracować i musi fertyć. A to mywa jest? To je mywa. To je mywa. Muszę to i tyle. Piękne. A to jest tabacznik, ja? Tabacznik to. Ale gbuer czy belok? Kasieba, który za zimą tabaka. Ale z Nord... Nie daj czy... tu Kasieba, nawet może być z formela. Z rejda. To może... Ta mywa, co ona znaczy? No. To jest ptak morski. Tak. To jest ten, który... Jesteś ty na tym bułce, a ona do cepsińcy, bo ona za to rybku czeka. Rybka lewi plewa, to ona za rybką jedzie. Ona widzi, że tam stoi, ona myśli, że tam co wystałe, to możemy co zjemy, możemy co wypijmy, to nie wiem. A wtedy było spokojne morze, ja? Są wszystkie, w moim obrazie one są wszystkie. Może nie może. Notuj sobie to, zapisz. Chłop bez kapelusza to nie jest chłop. No. Ja ci po polsku nie będę to widzieć. To wszystko związane, znów kaszubski temat. Bo to wszystko jest zrobione cyklicznie. Ryj plus do szuflady chłybac. Ty robisz dokumentację, a robisz dokumentację. Ja wypycham niektóre rzeczy. Coś tu. Muzyczka. No o, i tu widzisz, to są prace, które ja piękne. Pracuję. To jest piękne. To ta chałupa. To jest powtórka tej kieleńskiej huty, bo ja widzisz... Kieleńska huta to jest, tak? Tak. To są te kaszubskie zagrody, tu są cztery powrotki. A one stoją jeszcze? To jest moja wyobraźnia. Aha. Ja sobie robię szkice, a później ja pracuję. To już jest, nie ma, w 74 roku to była też moja praca. Ma zrobione? Mam zrobione. Bo te kolory tu... Ale chwileczkę, jeszcze tak. Poprawię, bo trochę za daleko bo było. To ty widzisz, o co tu chodzi. Ja. Tu musisz jedni głę. Tu są prace jeszcze niewykończone, bo ja z nimi siedzę, ja cały czas... Jak ja tu wejdę w trans, to ja pracuję. No znowu pierdolę sobie słowo. Tego tu jest za dużo, mój drogi. Zrobione. Matko. Widzisz to, co ty widzisz. Seryjnie jedziemy.
Moment. O. I co o tym obrazie pan mi powie? To jest kapliczka, która będzie postawiona w nowym dworze. Jako Matka Boska może być i Łąkowa, i Leśna, to jest Kaszubska Madonna. A ona będzie w nowym dworze postawiona? Tak. W intencji, w pamięci. Tak? Mojej żony. Nie, spokojno. Ja powolutku. Na temat gołębi. Się nigdzie nie śpieszyły. Nie naraz, jak się nie śpieszy, mnie też. Ja jestem dla twojej dyspozycji, bo już wybacz za ten bajsem. Nie ma sprawy. Małe dzieci, ja jestem też. Tak. Bo ja za zdrowie nie jestem, bo jestem chory człowiek. No tak. Czekam na to. To pan od 74 maluje, bo ten najstarszy obraz to widzieliśmy. Ja maluję od dziecka. Tak. Jak ty będziesz notował, ja będę mówił, a ty będziesz pisał. Co jeszcze możesz zrobić? Odbij to sobie, jak chcesz czarne, białe, czy nie masz już aparatu. Czy to ma sens, czy nie. Ale ja ci... Kalkować nie trzeba tego. To nie. Masz w prezencie. Trzymaj. Dobra. Trzymaj. To pan położy, ja sobie wezmę później. Nie pan, ty mi nie panuj, bo ja... A mi się łatwiej tak będzie wywiad prowadziło, sej, dobra? Gadaj, pan. Chodziłem na malarstwo, chodziłem i na rzeźbę. Wszystkiego, tylko jedna rzecz była powiedziana przez panią Lewicką Brumi, moją wychowawczynię. Była dumna, że jej wychowany tak wysoko wywindował. I też mówiła w ten sposób do mnie, ty masz Zbyszek talent, weź przestań się wszystkiego łapać, weź się za jedną rzecz i maluj, bo to co umiesz najlepiej to wykonuj. A to co umiesz najlepiej to znaczy się maluj. I prowadziliśmy w Rumi klub plastyka miasta, bo w tej chwili powstało w Rumi, jest stowarzyszenie twórców, pasjonat. Na temat kapliczek oczyma swojej duszy. Jakby pan. Jakby pan to powiedział? Każdy człowiek zostawia po sobie jakiś ślad. Każdy człowiek. Siła wiary, tak jak ja już powiedziałem, wiara, miłość. Jak jest krzyż, po kaszepsku to są godne, jak te widzisz, krzyż to są przyrzegni. A jak haplec, a to klankni. Na chwilach, łec, jakie krzyż przyrzegni se. To nie jest żaden wstyd. Ja pracując na kolei wyjeżdżałem rano, miałem się przeżegnać, nie patrząc na ludzi. Chodziłem na słup wysokiego napięcia, w znak wiary i kościoła, imię Ojca i Syna i Ducha i dopiero razem na ten słup. A często ankery, czyli te kotwice mają. A ankery to jest tak zwane, że każdy w życiu się gdzieś zakotwiczył. Ten, co rzuca kotwicę, to jest tak zwany ostatni jego ratunek, wyrzucając kotwicę na morzu. To jest tak zwany anker. To jest taka łódka, która stoi na otwartym morzu, na zburzonym morzu, jeśli ona ma kotwicę, to ona daleko nie odpłynie, ona stoi w tym miejscu. I to jest to, tak jak człowiek, to jest jedna rzecz. Ale jakby pan miał trochę fantazji, spuścić z wozy fantazję, to co te dusze tam robią przy tych kapliczkach? One pokutują, oni to są tak zwane, kiedyś te nasze babcie, prababcie opowiadały na temat dusze nieczyste czy tam inne, to... Ale one tylko pokutują tam. One i pokutują tam, jak oni mówią, one proszą o tę modlitwę, bo tam przychodzą ludzie, a tu na Kaszebach był ten zwyczaj, że ludzie przy tej kaplicy się spotykali. Przede wszystkim dochodziło do takich spotkań jak majowe, czy tam gdzie pielgrzymki, to przeważnie ta wioska, czy ktoś zmarł, to było, był tam dzwonek, dzwonyszk i ten dzwonyszk oświadczał, że cała wieś wiedziała, że ten i ten umarł, bo tam był dzwonek. Jak kapliczka zaczęła dzwonić, no wiadomo, że ktoś zmarł w tej wsi. Dlatego, a na taborze, na, no, jak temu te kapliczki, mówi się zaduszki, to tam się świeczki paliło, spotykało się, odmawiało się różańce, jak może te. A przy okazji spotykała się cała wieś, pochówków to samo, były różańce odmawiane, były inne rzeczy. Tak się ludzie bardziej się szanowali, znali,
spotykali. Przy okazji pochówków było coś z kapliczkami związane, co szli przez, nie ma teraz. Szli przez wieś, oddawali cześć krzyżowi, kapliczce, i, bo taki był zwyczaj, Kaszubów, wierzący, którzy wierzyli. Tak. Jezusek. Jakby pan go nazwał, ten jaki Jezus? Jaki to nie jest Jezusek? To nie jest Jezusek. To jest Męka Pańska, to się nazywa. To jest Męko Pańska, ja? Męka Pańska. Błyżymanka, tak. Błyżymanka. Błyżymanka, tylko sobie napisze, ja. Błyżymanka. Ja. Widzisz, tutaj ma zrobiony. Ale on ma takie dobrotliwe te oczy, takie niecierpiące, takie zakochane jakby. On nie bym miał zakochany, bo ja sobie wicę pokażę. Na razie zwele wzyli tam, rób. A to się wzierał w tego Jezuska i on taki zakochany. Ale to wzięli go jaś, poczekaj, dobrze. Bo tu ich jebiancy, a jak jednym zawsze takiego kuj... Ej, jaka to kruszynka. Ja same bogate ludzie. No jasne, że bogate. Pięknie. Fajna pamiątka będzie. Ale coś pilnego. No my później pokażemy to. Dobra.